Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj witam was w zbiorze informacji, o których ostatnio nie robiłem filmiku, bo osobno zajmowałem się aktualizacjami, a skoro mamy już praktycznie koniec listopada, no to macie tu jeszcze jeden filmik z tymi zaległymi postami. Tutaj dokładnie dwójka zaległych postów, konkretnie o ETS-ie, a jeszcze dokładnie jeden o Grecji, drugi o Nordic Horizons, a na koniec jeszcze informacja o wyprzedażach na Steamie i również jak i o nagrodach Steam. Ale na początku niech będzie zaległy post z 25 listopada na temat Grecji i tutaj standardowo przypomnę. Najbliższa środa, 4 dzień grudnia, prawdopodobnie po godzinie 19, Grecja zostanie wydana. Jeśli natomiast chcecie zobaczyć wcześniej, jak wygląda Grecja już w akcji, no to mogę was zaprosić na swój kanał, gdzie już wkrótce będzie albo już nawet jest pierwszy przedpremierowy gameplay z tego dodatku. Możliwe, że jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, no to dzisiaj w sobotę 30 jakoś wieczorem pewnie pojawił się ten filmik. W każdym razie, jeśli subskrybujecie, to pewnie będziecie od razu wiedzieli. Jak nie, to zachęcam, bo tutaj jestem blisko progu tych 20 tysięcy subów, więc warto w końcu dobić do tego. No i będę oczywiście wdzięczny za to, jak to się w końcu uda. Natomiast przechodząc już do właściwego postu. Temat skupia się na hotelach, jak i też jest tutaj mowa o trasach do dodatku Special Transport. Jeśli chodzi o te hotele, no to będzie to dosyć ciekawy, można powiedzieć, test, ciekawy pomysł na takie specyficzne firmy, bo wiadomo, że w grze, zwłaszcza tego typu, no to raczej jeździmy do jakichś fabryk, magazynów, sklepów, a w tym przypadku na Grecji będziemy mogli udać się do pewnych ciekawych hoteli, takich dużych też resortów, innych pewnie mniejszych, ale na pewno z ciekawym klimatem, z ciekawym wyglądem i co ciekawe, dużo ludzi się tam znajdzie, zdecydowanie więcej niż w jakichkolwiek chyba miastach. Jak wiecie, zazwyczaj jeżdżąc czy to po ETS-ie czy ATS-ie, to my przejeżdżamy przez różnego rodzaju miasta czy miasteczka widokowe. No i zazwyczaj z tego co widać, a raczej no nie widać, szczególnie ludzi, w tych hotelach jest ich akurat znacznie więcej. No i nawet fajnie wyglądają te modele, ale oczywiście w praktyce sobie będzie trzeba to wszystko też przetestować już na samej Grecji. Natomiast jeśli chodzi o te hotele i konkretnie ten post, tutaj właściwie przeprowadzono wywiad z jednym z projektantów właśnie tego pomysłu, mianowicie z Adrienem, i tutaj co nieco nam powiedział o tych hotelach, także będę tutaj go cytował. Wszystkie hotele w tym dodatku są wzorowane na rzeczywistych lokalizacjach, a każdy z nich jest wyjątkowy. Nie mogę się doczekać, aż społeczność odnajdzie ich odpowiedniki w rzeczywistości podczas odkrywania ich w grze. Jednym z naszych odniesień był hotel na Rodos, który musieliśmy przenieść na Lesbos z powodu ograniczeń przestrzennych. Adrian wspomniał również o wyzwaniach związanych z tym projektem. Największym wyzwaniem było to, że spersonalizowane magazyny jako nowa technologia były stosunkowo świeżym rozwiązaniem w ETS-ie. Nie mieliśmy jeszcze zaawansowanych procedur, z których korzystamy obecnie, ale dużo się nauczyliśmy w trakcie prac. Szczególnie trudne było badanie hoteli i wybieranie lokalizacji, ponieważ niektórym miejscom brakowało przestrzeni potrzebnej do rozgrywki. Aby temu zaradzić, musiałem dostosować projekt tak, aby zapewnić wystarczająco miejsca na miejsca parkingowe na różnym poziomie trudności, zachowując jednocześnie malowniczy urok greckich hoteli. Co więcej, Adrian podkreśla, że projektując te hotele, skupiłem się na tym, aby trudne miejsca parkingowe były bardziej wymagające niż w innych magazynach. Te miejsca są naprawdę przeznaczone dla doświadczonych graczy i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak sobie z nimi radzą. No a co do tych hoteli, to na pewno warto będzie się wybrać do jednego czy dwóch, czy nawet do tej całej piątki, żeby zobaczyć i przetestować właśnie, jak się prezentują. Na pewno jest to ciekawy pomysł, czy wypali, czy będzie miało to jakieś szersze zastosowanie, no to zobaczymy. Na pewno jako ciekawostka dla takiego dodatku, myślę, że to może być jednak ciekawe rozwiązanie, ale myślę, że każdy oceni, jak już będzie mieć dostęp do tej Grecji. Natomiast tyle o hotelach, jeszcze tutaj jest mowa o Special Transport, bo oczywiście jak na każdych terenach tutaj też te transporty specjalne muszą być i na terenach Grecji będziemy mieli do dyspozycji 3 trasy. Ale oczywiście tutaj no, po prostu jest jakieś ale. Pierwsza trasa to z Aten do Aten. Po prostu jakaś krótka trasa pewnie między tymi firmami. Dalej mamy trasę Saloniki-Trikala. No to już jest bardziej normalna i sensowniejsza trasa. A trzecia trasa jest z Janina do Vlor.
No tutaj akurat musimy mieć dodatek West Balkans, więc można powiedzieć, że tak naprawdę 2,5 trasy po Grecji, no albo więcej, bo ta Vlora no to nie jest aż tak w sumie daleko. W każdym razie na liście mamy 3 trasy, zresztą cała trójka zaczyna się od greckich miast, więc no takie będziemy mieli tutaj trasy do dyspozycji, jeśli ktoś będzie chciał z nich skorzystać. Tyle jeśli chodzi o Grecję z tego postu, no i tutaj jeszcze raz przypomnę, środa 4 grudnia, premiera Grecji. Teraz czas na post 27 listopada na temat Nordic Horizons i tutaj mamy dosyć ciekawy temat, bo temat to punkty orientacyjne miast lub też po prostu miejskie ikony. Co dokładnie SC Software chciało przedstawić, to będziecie mogli zobaczyć na tych materiałach, a ja przytoczę tutaj tekst z ich postu. Podczas podróży przez północną część Europy napotkacie wiele historycznych budynków, pięknych rzeźb i innych zachwycających konstrukcji. Jedną z nich jest Teatr Gävle, symbol szwedzkiej architektury teatralnej, położony w sercu Gävle, urokliwego portowego miasta na wschodnim wybrzeżu Szwecji. Ten historyczny budynek został ukończony w 1878 roku i nadal pozostaje świadectwem dziedzictwa kulturowego miasta. Na brzegach ogromnego jeziora Storsjön w środkowej Szwecji możecie natknąć się na malownicze miasto Östersund i jego rathus, czyli ratusz. Budowa tego pięknego budynku w stylu narodowego romantyzmu rozpoczęła się w 1909 roku i zakończyła 3 lata później. Jeśli udacie się dalej na północ, możecie zobaczyć elektrownię wodną Akac, która jest uważana za bramę do wielkich jezior i Laponii. Ta mała zapora jest także popularnym celem turystycznym, ponieważ zdobią ją monumentalne malowidła symbolizujące styl życia i kulturę Samów. Przechodząc do Finlandii można odkryć Siegl, pomnik fińskiego lotnictwa w mieście Vasa na zachodnim wybrzeżu. Ten imponujący pomnik symbolizuje wolność i ducha lotnictwa, będąc świadectwem bogatej historii lotnictwa tego kraju. Na polu Kapyla przy drodze krajowej 5 znajduje się około 1000 torfowych postaci stojących nieruchomo. Milczący lód powstał w 1988 roku. Jak myślicie, jakie znaczenie ma ten projekt artystyczny? Cóż, będziecie musieli odkryć to sami, ponieważ twórca odmawia udzielenia odpowiedzi, ale to niewątpliwie fascynujący widok. Kolejny miejski punkt orientacyjny znajduje się na środku ronda w fińskim mieście Kuusamo, położonym niedaleko wschodniej granicy kraju. Ta rzeźba nazywa się The Surge i przedstawia potężną falę. Wracając na chwilę do Szwecji, nasi utalentowani projektanci map odtworzyli również piękny kościół miejski Umeå. Znajduje się on w centrum miasta. Kościół został zainaugurowany w 1894 roku w miejscu, gdzie wcześniej zniszczono 2 inne kościoły. No i to tyle. Z góry sorry, jeśli źle coś wymawiałem. Trudno, link do oryginalnego postu znajdziecie w opisie. Natomiast cóż, tyle jeśli chodzi o te 2 posty. A jak wspomniałem na sam koniec jeszcze przypomnienie o tym, że rozpoczęła się jesienna wyprzedaż na Steamie, a więc gry i dodatki m.in. SCS-u, jak i też innych twórców, no, są po prostu przecenione, więc możecie teraz sobie kupić no, kilka innych ciekawych rzeczy po znacznie lepszych cenach, a do tego również mamy możliwość wytypowania w 11 kategoriach gier do nagród Steam. Oczywiście w 10 kategoriach no to trzeba wybrać gry z tego roku, czy konkretnie gry, które w tym roku zostały wydane na Steamie, ale jest jedna kategoria, w której można wybrać dowolną grę, a mianowicie chodzi tu oczywiście o owoc miłości. W tym przypadku można na przykład wytypować ETS-a, ATS-a lub też jakieś inne gry w zależności jak chcecie. Przypomnę, że ETS już owoc miłości kiedyś wygrał, to już było lata temu. I prawdopodobnie z tego powodu do tej pory nie kwalifikował się potem do kolejnych finałów, bo chyba wygląda na to, że Steam chyba po prostu odrzuca te gry, które potem wygrywały, czy już miały te swoje wygrane w tej kategorii, bo jest też kilka innych tytułów, które też wygrały na przykład w tej kategorii i potem już się w ogóle nie pojawiały, a raczej nie traciły graczy i całego tego grona odbiorców, więc możliwe, że tutaj z ETS-em by się nie udało, ale zawsze można zagłosować na ATS-a bądź jakiekolwiek inne gry, w zależności jak chcecie. Tutaj was informuję, bo warto wytypować, bo wtedy dostaje się darmową odznakę i przy okazji punkty, także warto skorzystać. A nuż widelec, kto wie, może jednak udałoby się tutaj znowu dać ETS-a czy ATS-a do finału. No zobaczymy, co takiego przygotują w tym roku. Finalistów poznamy przy zimowej wyprzedaży, a zwycięzców 31 grudnia. Natomiast jeśli chodzi o ten cały materiał, to tyle. Czekamy wiadomo na premierę Grecji, a w razie w zapraszam do siebie na przedpremierowy gameplay.
No i standardowo zachęcam do subskrybowania, bo coraz bliżej tych 20 koła. Natomiast jeśli chodzi o ten materiał, to tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.